tylko szybko! A, mikrofonu nie ustawiłem w ogóle. A ja tu szybka, mikrofonu nie ustawiłem. Teraz masz zrobić szybko, odcinek. Cześć widzowie, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Widzicie, jaki mam dobry humor? Ja też tego nie widzę, ale o dziwo mam. A jako, że ja mam dobry humor, to chętnie się nim podzielę. Zwłaszcza, że jesteśmy na moim kanale, gdzie oglądamy bardzo dużo dziwnych i głupich rzeczy. Dzisiaj kolejny paradokument, tym razem e-miłość. Paradokument, który trochę polubiłem, ale nie z tego względu, że on jest fajny, że dobrze się go ogląda. Po prostu jest dobry pod YouTube'a, bo jest e-miłość, że wiecie, coś internetowego, a my jesteśmy w internecie i po prostu często się zgrywa. I doszły mnie słuchy od samego siebie. Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunościowy. Że w dzisiejszym odcinku mamy aspirującą influencerkę. Czy może być lepszy odcinek, niżeli odcinek o youtuberach? Macie dwóch influencerów, z których możecie śmiać się w jednym momencie. Mnie i osobę w paradokumencie. To jest niesamowite. Bo ja się śmieję z niej, wy się śmiejecie ze mnie, a z was kto się śmieje? Rodzice pewnie. Na pewno się będą z was śmiać koledzy w klasie, jeżeli nie zostawicie mi suba i łapki w górę pod tym filmem, bo oni na pewno to zrobili. A jeżeli oni tego nie zrobili i wy to widzicie, że oni nie subują i nie lajkują profcia, to wy się możecie z nich śmiać. To jest jedyny moment, w którym możecie śmiać się z innych ludzi, ok? Chyba że też jesteście aspirującymi youtuberami, wtedy też możecie śmiać się z innych ludzi, ale nie spodziewajcie się, że ja się nie będę z was śmiał. Ja się śmieję z youtuberów. Zapraszam widzowie na e-miłość. Z okazji zbliżających się 18 urodzin licealistka Zosia Osuch rozpoczęła internetowy projekt. Nazwała go 18 na 18. 18 na 18. Ja rozumiem, że to jest wielki projekt. Wszyscy youtuberzy robią wielkie projekty. Ja z Biuszi na przykład też robimy wielki projekt o nazwie Biuszcio, który jeszcze nie wystartował, ale mam nadzieję, że już niedługo. W opisie wam zostawiam link do kanału, możecie dać suba na zapas. Ja wiem, jak to jest z tymi wielkimi projektami. Jak ktoś mówi, o, robię wielki projekt, to brzmi, jakby całe dnie spędzał na tym wielkim projekcie, jakby on miał wystartować w przeciągu tygodnia. Zazwyczaj z wielkimi projektami jest tak, że zrobisz jedną rzecz, a potem robisz tydzień przerwy. To jest wielki projekt, dużo wysiłku, potrzebne są długie przerwy od tego wielkiego projektu. Właśnie dlatego wielkie projekty Boxdela nigdy nie wychodzą. On już samym mówieniem, że ma wielki projekt, się męczy, więc potem robi wielką przerwę. A że jest wielkim człowiekiem, to ta wielka przerwa przemienia się w ogromną, nieskończoną przerwę. I sobie prezenty, które przybierają formę niekonwencjonalnych challenge'ów. Dziewczyna nagrywa je i umieszcza w internecie. Elo, elo, siemano ziomki i ziomeczki. Jeżeli ktoś z was w moim filmie usłyszy kiedyś przywitanie elo, elo, siemanko ziomeczki, wyjdźcie z filmu. Nie ma sensu go oglądać, ja będę pijany prawdopodobnie. Elo, elo, Zosia, Sweet 17. Dzisiaj wręczę sobie prezent numer 4. W ostatnim głosowaniu zdecydowaliście, że mam wypić najbardziej gówniany napój świata. Jesteś totalnie nieprzekonująca w swoim głosie. Ten film jest nudny. Chyba że zmontowałby ci go Mati montażysta. Jakby Mati montażysta go zmontował, to byłby zarąbisty. Zresztą Mati, ty montujesz ten film, wszyscy wiemy. Tu proszę powitać Matiego. Proszę, tu w okienku wyskoczył teraz Mati montażysta. Powitajmy Matiego. Mati, ty montujesz ten film. Zmontuj jej film tak, żeby wyglądał jak zmontowane moje filmy, jak ty montujesz moje filmy. I zobaczycie, jak duża jest różnica. Dzisiaj wręczę sobie prezent numer 4. W ostatnim głosowaniu zdecydowałem, że mam wypić najbardziej gówniany napój świata. Żeby film był oglądalny, musisz zachęcić kogoś nie tylko tym, co mówisz, ale też okiem. W sensie nie swoim, tylko kogoś oko musisz zachęcić do oglądania. Ludzie oglądają uszami, oczami, więc póki widza do siebie musisz przekonać, czyli te pierwsze 30 sekund, żeby nie wyszedł od razu z filmu. Ja tego nie potrafię, jakby co. To musisz zrobić początek dynamicznie, mówić z emocjami, mówić yo, wow, wybuch, fajerwerki, konfetti. Kocham cię, Mati, naprawdę cię kocham. No to zrobię. Oczywiście za moje zdrowie. W końcu to prezent na moją 18. W końcu to prezent na moją 18. Jakby pominąłem całkowicie komentarz o tym, że ona miała wypić najbardziej gówniany napój. Jaki może być najbardziej gówniany napój? No gówno wpłynie, no nie ma bardziej innego gównianego napoju niż gówno zrobione w shakerze. Jakby to jest shake z gówna. Jak teraz jecie, przepraszam bardzo, no ale czy jest bardziej gówniany napój niż napój o smaku gówna? Mam tu wszystko, co znalazłam w kuchni. Koncentrat pomidorowy. Nie będziemy żałować. Oj, będziemy. Znaczy ty będziesz później żałować. Ja już robiłem takie szejki kiedyś. Kiedyś nagrałem na YouTube'a film, gdzie robię najdziwniejsze mystery szejki z moją przyjaciółką. Nie wiem, czy ten film jest publiczny, więc nie szukajcie tak na wszelki wypadek. On nie wyszedł najlepiej. Znaczy, film był śmieszny. Szejki nie wyszły najlepiej. I ja po tych szejkach nie wyszedłem najlepiej. Sos sojowy.
Piri piri. Na ostro. A może para para? A może puru puru? Wiem, że piri piri to jest taka nazwa, wiesz, że czasami muszę dośmiesznić. Ona nagrywa ten film bez takich emocji, że nawet jeżeli ten jej film by się zmontowało, nie dałoby się go oglądać. Wyobrażacie sobie, że moje komentarze brzmią w następujący sposób? No, śmieszne. Chociaż pewnie tutaj taki miks będzie, że... Nawet nie poczuję. Spoko, ja nawet nie obejrzę do końca, ale wy obejrzcie mój film, okej? Gwarantuję wam, że poza momentami, kiedy leci paradokument, mój film jest śmieszny i fajnie zmontowany. W końcu za to płacę. Sól. Kakao. Boże, ale emocje. Wow. Koncentrat pomidorowy. Napój. Sos sojowy. Mandarynki. Piri piri. Kiełbasa. Sól. Chleb. Kakao. Dwa bułki. Więcej, bo akurat kakao lubię. Musztarda. Bułka! Już się kończy. Już się kończą to moje chęci do życia. To jest najnudniejszy kawałek paradokumentu, jaki widziałem w życiu. To ja już wolę nawet jak przez 30 sekund nikt nic nie mówi i po prostu, nie wiem, patrzy w gazetę. To jest ciekawsze niż twój filmik. Jesteś najgorszą influencerką, czy prawie najgorszą. Jest jeszcze Lexi, Fagata, Marcin Mazur. Ocet. Tego chyba nikt nie lubi. No i oczywiście kola. Sorry kola, no zostałaś wybrana składnikiem do najdziwniejszego szejka. Trzymaj, bo ciężka, to jest 11 kilo, ty myślisz, że to tak łatwo podnieść? No dobra, no to mieszamy. Cudowny dźwięk. No dobra. Jak to mawia mój wujek policjant? Łapy kurwa i nogi szeroko! Pijmy, bo szkło się męczy. Twój wujek policjant tak mówi. Policjant! To co on łapie w parku jakiegoś menela, który pije piwko i mówi: pijemy, pijemy, bo szkło się męczy, pan szybciej, szybciej, a później mandacik. Zdrowie. Mać, jakie to obrzydliwe. No i przekleństwo na początku filmu. Teraz już niby można przeklinać, ale ja nie ryzykuję, tak? Ja się dalej trzymam swoich zasad. Zazwyczaj po 5 minutach rodzice wychodzą z pokoju, bo nie mogą mnie słuchać. Wtedy mogę zacząć przeklinać. Masakra. Podobało się? Nie podobało się. Bardziej gówniane niż ten napój był twój filmik. Wybierajcie prezent numer 5. Zabij się! Straszny kaszel. A? Seks z chłopakiem podczas gdy starzy są w domu? Jakby ja nie muszę znać kolejnych odpowiedzi. Jeżeli ty to nagrywasz, to dla mnie A, nie? Jakby to będzie najlepsze, co możecie zrobić. Lub B. Jedzenie ostrych papryczek. Ty sama chcesz z nim uprawiać seks, kiedy starzy są w pokoju. Znaczy w domu, tak? W pokoju nie. W pokoju by było troszkę za mocno. Chociaż kto wie, jak to się skończy. Ale wciąż dajesz wybór między jakimiś tam papryczkami, które je każdy youtuber, a tym, że będziesz nagrywać seks z chłopakiem, kiedy rodzice są w domu. To jest coś, co my chcemy oglądać. Macie czas do końca tygodnia. Zrobię, co wybierzecie. Widzowie, głosujcie w komentarzach. Piszcie, chcemy seks. A teraz muszę kończyć, bo naprawdę zaraz puszczę pawia. Przy seksie z chłopakiem prawdopodobnie też puścisz pawia. Chyba, że masz bardzo głębokie gardło, to może nie. Dziwaski. A, tutaj jest ketchup. Zrobiłaś lekcję? Właśnie odrabiam. Niczego przyniosłaś czwórkę z historii? Niczego przyniosłaś czwórkę z historii? Ty się pytasz o czwórkę z historii? Ona przyniosła ci pół lodówki do pokoju. To by mnie interesowało. Chuj z czwórką z historii. Czwórka z historii to jest zajebista ocena. Ja bym pogratulował. Co tu kurwa robi ketchup? Przecież to dobra ocena. Dobra to jest piątka. Czwórka znaczy, że nie chciało ci się przyłożyć. Jakby mi się nie chciało przyłożyć, to dostałbym dwóje. Przecież nie mogę przynosić samych piątek. Możesz i będziesz. Do końca tygodnia masz ją poprawić. I zajmij się nauką, a nie jakimiś bzdurami. Nie mogłaś pójść do łazienki. Lepiej się zżygać za łóżko, tak, i przykryć szafką. Rodzice odkryją za 10 lat, jak będą robić remont. To był najdziwniejszy dźwięk żygania. Jeszcze chwilę tata by został w moim pokoju, a tego pawia to puściłabym na niego. Całą rozmowę walczyłam. Jedzie po mnie za mniejsze rzeczy, więc teraz pewnie dostałby szału. Nadajemy na totalnie innych falach.
Zosia idzie do szkoły. Brawo! Niesamowite osiągnięcie, naprawdę! Mieściła poprzedniego dnia w internecie i jest już sensacją wśród uczniów. Pijmy, bo szkoła się męczy. Moje zdrowie. Zosia miażdży system. Zosia miażdży system. Przepraszam, kurwa, co? Ja, jak chodziłem do gimnazjum, to już robiłem filmiki do internetu. Wszyscy przez całe gimnazjum mnie hejtowali, przez całe liceum mnie hejtowali, przestali dopiero jak zacząłem na tym zarabiać poważniejsze pieniądze. Jakim cudem on mówi, że ona takim filmem... Ja robiłem śmieszniejsze filmy, jak byłem w gimnazjum i nikt mi nie powiedział, że miażdżę system. Patrz teraz, piję ten cały syf. Jakie to obrzydliwe. To co wybieramy na kolejny woda prezent? Opryczki czy bzykanko? Bzykanko, wiadomo. Jej starego szlak trafi, jak się dowie, że ktoś na piętrze obraca jego córeczka, on sobie na dole mielonego je. Ja rozumiem, że jej mama jest trochę starsza i że już swoje przeszła, ale żeby jej cipy od razu mielonym nazywać? Osiema Zosia, właśnie oglądamy prezent. Powiem ci, że grubo, powiem ci, że grubo. Gruby, to ty masz kurwa głos. Ty brzmisz, jakbyś miał fiuta w gębie. Właśnie oglądamy twój film! Super, jest ekstra! Dzięki. Haftowałaś? Czasami sweterek sobie haftuję, albo szalik sobie haftowałam na przykład na zimę. Ledwo wyszyta, puściłam haft za łóżko. Normalnie wykładka. Z kim będzie bzykanko? Z twoim starym. Swoje usługi. Ja też. Ja nie znam nikogo takiego. My zagłosowaliśmy na bzykanko, a papryczki zjesz sobie potem. Ale powiem ci, że zajebiście to wymyśliłaś. Zajebiście to wymyśliłaś. To prawda, jest punkt dziesiątkę. Nikt jeszcze nie nagrał swojego bzyk... Znaczy, no, już był Rafatus, także nic super nowego nie odkryjesz. Ale jeżeli uda ci się to wrzucić na YouTube'a bez zdjęcia filmu, to nawet ja obejrzę. Nie żebym i tak nie obejrzał, ale no... Mam jeszcze parę pomysłów. Szczeny wam opadną. Ja nie chcę mówić, komu będzie niedługo szczęka opadać podczas... Seks. Dzień dobry, panie dyrektorze. Czy jej stary to dyrektor? Ja bym nie zostawał wtedy youtuberem. To się jeszcze okaże, kwaśnie, to się jeszcze okaże. Dlaczego nie jesteście na lekcjach? Może dlatego, że jest kurwa przerwa? A ty dziś poprawiasz. Nie myśl, że zapomniałem. Jeśli się nie weźmiesz do nauki, nie zostaniesz dopuszczony do matury. Już moja w tym głowa. Na lekcje. Twój stary to totalny debil. Ciężko się nie zgodzić. Poznałem go dwa razy. W dwóch scenach się pojawił. Obu zachował się jak debil. Chodź. Wiesz co, chodźmy już na te lekcje. O. Osłuch jest tak że szkoda gadać. No ale po co ta cenzura? No po prostu chłopak mówi prawdę. Nikt go nie lubi. Koleś uwziął się na mnie i suszy zęby, że nie dopuści mnie do matury. A znając go i to, jak jest wredny, to spokojnie może to zrobić. Ćwok. Wracając do domu po lekcjach, Zosia widzi Maxa. A Max widzi narkotyki i się cieszy. To przepraszam, ale nie powiecie mi, że on nie wygląda jak ćpun. Krycie podkochuje się w chłopaku. Hej, masz chwilkę? Jeśli nie, to może jutro. Czego chcesz? Widziałeś mój filmik? Przecież wiesz, że tak, więc po co się głupio pytasz? Każdy tak pyta, ja też tak pytam, widzowie. Zostawiliście łapkę w górkę? Łapkę w górkę. Już nie ma sensu, żebym kończył ten komentarz. Tak tylko. Tak tylko, to sobie możesz pogadać ze swoim świerniętym starym. Czep się jego, a nie mnie. Jego nie mogę, bo mnie wywali. Jej też nie możesz, bo też cię wywali. Znaczy, to ty bardziej będziesz walić ją, niż on na ciebie. Chyba, że nałoży strapon. Nie googlujcie, czym jest strapon. Jesteście za młodzi, okej? Okay? Nie szuka. Wyłącz, wyłącz! No i dał mi gdzieś pytę i powiedział innym, żeby na mnie siedli i mnie przepytali. Nie moja wina. To twój stary, więc także twoja. Chyba nie tak działa, że jeżeli ktoś jest kogoś starym, to jest wina tej osoby. To jak się zachowuje ten człowiek, to jest zazwyczaj wina tego człowieka. W sensie, czasami otoczenie ma wpływ, ale no nie możesz oskarżyć córki za to, jak się zachowuje jej stary. Córka nie ma na to wpływu, jak się zachowuje jej stary. Widziałeś tego starego, na niego nic nie ma wpływu. Nie odpowiadam za to, co robi mój ojciec. Zresztą też uważam, że jest świrnięty. No, przynajmniej w tym się zgadzamy. Więc mógłbyś ze mnie zejść. Jeszcze nawet się challenge nie zaczął, a ty już chcesz, żeby z ciebie schodził? Ty w drugą stronę miałaś prowadzić tą konwersację, żeby on na ciebie właśnie wszedł. Serio tak myślisz? Czy tylko udajesz? Nie, bo jest taka do przodu. Myślałam, że jesteś inny. Proszę cię, dziewczyno, skończ. Każdy chłopak po pierwszej minucie seksu. Proszę cię, dziewczyno, skończ. A która czego chce? Tłumaczyć się za ojca. Za późno, trzeba było go wcześniej wychować. Co wam wszystkim chodzi? Czemu ta młodzież w dzisiejszych czasach to jakaś patologia jebana, debile? W sensie nie wy. Moi widzowie to są normalni ludzie. Ja mam potwierdzenie. Ja widzę, że wy jesteście normalną młodzieżą. Wy nie bijecie innych.
zazwyczaj. Ale szczerze, mam nadzieję, że ogląda mnie normalniejsza część młodzieży. Nie ta, która się bawi teraz w challenge największego patusa roku. Średnio co dwa dni dostajemy nowy film, jak dzieciaki kogoś biją, robią coś złego ze zwierzątkami. Jeżeli zrobiłeś krzywdę zwierzątku, to wypierdalaj, jakby tam są drzwi, tam jest wyjście z kanału. Ja na moim kanale toleruję tylko fajnych ludzi, a jeżeli robisz komuś krzywdę, to jesteś niefajny. I tak jest cały czas. Ciągle słyszę, że jestem taka sama jak ojciec. A co mam im powiedzieć? Że w domu mam jeszcze gorzej niż oni w szkole? Bo tak jest. Tylko szkoda, że Max też tak o mnie myśli. Już nie wiem, co mam zrobić, żeby myślał inaczej. Mówiłem ci, jak ten Max wygląda, nie? Wystarczy taki woreczek z białym proszkiem i powinno załatwić sprawę. Zosia szykuje się do nagrania kolejnego filmiku w ramach 18 na 18. Film, na którym duszkiem wypija butelkę wódki, obejrzało w internecie ponad 1 000 000 osób. Czemu ona jest taka sławna? Czemu ją ogląda 1 000 000 osób, a ja mam jakieś, nie wiem, 50 tysięcy wyświetleń pod filmem? Gdzie jest sprawiedliwość? Wypicie duszkiem butelki wódki to nic w porównaniu do komentowania 44-minutowego para dokumentu. Elo, elo, siemaneczko, ziomki i ziomale. Okej, wychodzę. Ja myślałem, że wtedy to był jednorazowy wybryk. Ty tak się po prostu witasz, wychodzę. Naprawdę wychodzę, nie mam zamiaru To ja, wasza Zosia, Sweet 17. Czas na prezent numer 5. Jesteście gotowi? Pokazuj tego chłopaka i pokazuj cibę. Kto to powiedział? Zdecydowaliście, że prezentem numer 5 będzie seks z chłopakiem, podczas gdy starzy są w domu. Rodzice są na parterze. Udowodnij. Zawołaj tatę. Tak potrzebujesz chłopaka, bo żadnego nie masz? Wiecie, że jest zdrowo szajbnięty. Dostałby piany. Gdyby wiedział, że ja, jego córka, poszłam z kimś do łóżka, a on jest na dole i myśli, że się uczę. Wiesz, co jest najlepsze? Do niego trafi ten filmik. On to obejrzy. Szukaj domu. Te bokserki i te spodnie. Oczywiście nie są moje. Oczywiście nie są moje. Gdzie jest filmik? Oszukałaś widzów! To prawie jak Lexi z loterią. Miał być filmik, jak uprawiasz seks! Nie ma filmiku, jak uprawiasz seks? To wpierdalaj papryczki, to już będzie ciekawsze niż pokazanie spodenek i majtek. Ja tu mam koszulę! Czy to znaczy, że przed chwilą z kimś ruchałem? No nie, ale mogłoby. Przed nich mój prezent. Ale szybciutko jest z ciebie zrzucił. Coś wam pokażę. No pokaż, pokaż! Tylko na to czekamy! Tam oczywiście wiecie, kto jest. Nawet nie muszę wam mówić. A tu? Słyszycie? Mój prezent właśnie bierze prysznic. Na pewno twój tata zgodziłby się, Na pewno twój tata zgodziłby się, żeby... Nie potrafię nawet powiedzieć tego zdania, tak bardzo jestem wkurwiony tym, co ty fejkujesz tutaj. Na pewno twój tata zgodziłby się puścić obcego faceta pod prysznic, na pewno tak. Pomyślacie się, co robiliśmy w tym pokoju przez całą noc, kiedy rodzice byli na dole. Mamy 15 godzinę, przez jaką kurwa całą noc? To on mi to zrobił. Ostry prezent. Co wam będę mówiła? Ostry był prezentem? No to zazdroszczę akurat. Okej, okay. No to prezent numer 5 zaliczony. Teraz 6. Wybierajcie. A. Kąpiel z dziewczyną w wannie. Czy B. Zjedzenie kapsułki do prania. Zjedzenie kapsułki do prania. Tu już są mocni zawodnicy. Córka zeżarła kostkę z kibla i trzeba było do szpitala jechać. Można jakoś połączyć, to nie wiem, że będziecie z dziewczyną w wannie i sobie razem pierdolniecie kapsułkę? Nie jedźcie kapsułek do prania, jakby to nie jest wcale takie dobre. Wybierajcie do końca tygodnia. To byłam ja, wasza Zosia. Sweet 17. Teraz tylko montaż i mogę wrzucać filmik do netu. Co ty tam chcesz montować? Ten filmik trwał 30 sekund, to był Instagram Stories, nie filmik. To prezent numer 5 zaliczony. Świetny. Nie ściemiaj, tylko powiedz, kto to był ten pod prysznicem? Czy wy jesteście naprawdę tacy głupi? Tam nie było żadnego faceta! Men. To by się kurwa 10-latek domyślił, że to jest sfejkowany film. Obiecałam mu, że nie powiem. Zresztą sami wiecie dobrze, kto to. No tylko taki jeans nosi pół szkoły. A u nas w klasie z 7. To dobrze wiecie, w jakiej połówce szukać. Jak będziesz robiła powtórkę, pamiętaj o mnie. O mnie, nie o nim. Nie będzie powtórki. Teraz czekam na kolejny prezent. A starzy naprawdę niczego nie zajarzyli? A co mieli zajarzyć? Nie było seksu? Starych pewnie w domu też nie było. Ojciec przyszedł raz do pokoju sprawdzić, czy się uczę. Ledwo zdążyłam schować go pod łóżko. Wykładka. A co jak twój stary zobaczy te wszystkie filmiki? On jest analogowy, ledwo co potrafi maila wysłać. Czekaj do 20 minuty para dokumentu. Którą mamy? 13. No to jeszcze chwila. Zresztą ma na mnie wyczesany i gotowali. Właśnie ciągle się dziwimy, jak taki przydziumiony koleś może mieć taką spoko córkę.
Też się dziwię, ale wiecie jak jest. Starych się nie wybiera. Słuchaj, bo kwaśny robi imprezę w piątek. Wpadniesz, nie? Będzie tam sporo alku, więc tam nic nie musisz brać. Do niego? Nie, raczej nie. No pewnie. Widzieliście? Zajebiste, nie? Widzieliście? Widzieliście? iPhone 11, gościu, a tu? Biedaki. Stary znowu dojechał Maxa. Mnie cały czas dojeżdża, jeśli wam to poprawi humor. Nie. To nie jest jej wina. To niech na nim popracuje. O, to może być twój kolejny pomysł na prezent. Jak on ci się może podobać? Przecież ten Max jest jakiś totalnie zjebany. Ogarnij swojego ojca, wtedy będzie między nami szczama. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby tata się zmienił. Jakaś bomba atomowa musiałaby spaść. No i widzisz, od razu narodziłaś jakiś pomysł. Chciałabym stać się raka albo stracić rękę. Inaczej nie ma szans. Ja tego nie ogarniam, dlaczego jest dla mnie taki ostry. Tak bym chciała, żeby był jak dawniej. Kiedyś był fajny. To ja, wasza Zosia. Sweet 17. Zdecydowaliście, że prezentem numer 5 będzie seks z chłopakiem. O proszę, kto by się spodziewał? Nawet jednak nie trzeba było czekać do 20 minuty. Wystarczyła chyba minuta, ledwo minuta. Starzy są w domu. I proszę bardzo. Siadaj. Nie chcę. Siadaj, mówię. Usiądź, córeczko. Jakim cudem oni są w związku? Czemu on mówi siadaj, kurwa, raz, baczność, rzeszysz papę gleba. Tymczasem matka. Córeczko, kochana, misiu, pysiu, mój, usiądź, proszę. Porozmawiamy sobie, napijemy się herbatki, poplotkujemy. Rysy są na parterze, ten mój stary. Wiecie, że jest zdrowo szagnięty. Jest to wypiany. Gdyby wiedział, że ja, jego córka, poszłam z kimś do łóżka, on jest na dole i myśli, że się uczę. Tak nie wolno zamykać laptopów. Pierw wyłącz! Co to jest? To jest filmik na YouTubie, tak jak to wszystko tutaj. Córeczko, sprawa jest poważna. Czy ty wiesz, co ty zrobiłaś? Okłamałam widzów, to jest straszne, nigdy nie okłamujcie widzów. Po co okłamywać widzów? Czy ja was kiedyś okłamałem? Może raz, czy tam dwa, ale kto by to pamiętał? Nie wasza sprawa. Nie nasza sprawa. Jak będziesz dorosła, to będzie twoja sprawa, ale póki mieszkasz z nami tutaj, to jest także moja sprawa. Tata może mieć przez ciebie nieprzyjemności. Nieprzyjemności? I co ona sobie wyobraża? Czy ty wiesz w ogóle, co ty zrobiłaś? Co? Naraziłaś na pośmiewisko mnie przed całą szkołą i całym miastem. Cała szkoła i tak się z ciebie śmieje, także tu akurat bez zmian. Chodzi tylko o ciebie. Nie przerywaj mi. Zachowujesz się jak jakaś najgorsza patologia. Zachowujesz się jak jakaś nastolatka? Jak jakaś szumowina, jak drobna kur... Daniel! Ty mi też nie przerywaj! Też nie przerywaj! Nagle będzie babę gra! W ogóle interesuje. Masz w dup to, co robię. Nie przeginaj. I nie udawaj dobrego ojca. Traktujesz mnie jak śmiecia, to czego się spodziewasz? Nie tym tonem. W dup mam twój ton. Jestem śmieciem, to zachowujesz się jak śmieć. Dlatego ja też taki jestem, jaki jestem. Jestem zajebisty, więc zajebiście się zachowuję. Jestem ideałem, więc zawsze mówię, że jestem ideałem. I też jestem śmieciem, więc jem fast foody. Wracaj natychmiast. Natychmiast tu wracaj! To ja się dla niej poświęcam. W którym ty się kurwa momencie dla niej poświęcasz? Jesteś najgorszym ojcem, ja się z tym całkowicie zgadzam. Jakbym miał takiego ojca, to też bym miał wszystko w piździe. Łącznie z tym kolegą z piątego odcinka. By ją na człowieka wychować, a ta gówniara robi mi taki numer. Aż nawet zwykłe prostytutki nie chwalą się w internecie, jak zapraszają klientów. Tu byś się akurat zdziwił. Ale koniec z tym. Za dobry byłem dla niej. Za dobry. Ty byłeś za dobry? Bo ja się boję, co teraz będzie nas czekało w tym odcinku. Jakby my jesteśmy nawet nie w połowie para dokumentu. Jest inny sposób niż śmierć? Musisz poluzować. Słucham? Ja mam poluzować? Ten pasek cię tak ściska, że ci krew do mózgu nie dopływa. Co ja takiego robię? Przecież każdego szlak by trafił, jakby zobaczył, że jego własna córka świeci gołym tyłkiem w internecie. To jest teraz codzienność. W tym filmiku nic nie ma, ona tylko opowiada. Jeszcze ci mało, że się chwali, że się puszcza we własnym domu? Porozmawiajmy z nią. Ona się teraz czuje osaczona. Przez ciebie cały czas chodzi zestresowana. No przeze mnie, tak, nie denerwuj. Ale powinieneś ją wspierać, a nie tylko strofować. Już ty mnie nie uczy, jak ja mam wychowywać własną córkę. Przez te internetowe bzdury mogę stracić szansę na drugi wybór na dyrektora szkoły. To tylko o to chodzi. Nie, nie o to. Ale muszę mieć nieposzlakowaną opinię.
A tu wychodzi na to, że jestem kiepskim pedagogiem, bo z własnym dzieckiem sobie nie daję rady. No bo jesteś kiepskim pedagogiem. Od początku odcinka nie pokazałeś nam ani jednego momentu, żeby być dobrym pedagogiem. Wiesz, jak wyglądają dobrzy nauczyciele? Tacy, co mają kontakt koleżeński ze swoimi uczniami. Nie mówię, że mają się z nimi od razu ruchać, to nie o to chodzi. Chociaż takie nauczycielki pewnie też są spoko, nie wiem, takiej nie miałem. Ale z doświadczenia wiem, że uczniowie chętnie wracają na lekcje do tych nauczycieli, którzy mają podejście do nich jak do swoich ziomków, niż do tych, którzy są po prostu nauczycielami. Odkąd Daniel startuje do drugiej kadencji na dyrektora swojego liceum, zrobił się strasznie przewrażliwiony. Wydaje mu się, że jego konkurenci tylko czyhają na każde jego potknięcie i wykorzystają je przeciwko niemu. Mnie też zszokowało to, co zrobiła Zosia, ale wiem, że to jest jej wołanie o pomoc. I ja nie zostawię mojej córki samej. Następnego dnia rano w domu Osuchów panuje napięta atmosfera. Daniel nie ma zamiaru pierwszy wyciągnąć ręki w stronę córki. A ona ma ujebane ręce, także też nie wyciągnie. Znaczy, no widzę, że nie ma ujebanych rąk, ale powiedziała, że może musi mieć uwaloną rękę, żeby się ojciec zmienił, więc na pewno ma to w planach. Kole, masz jeszcze francuski? Luz, pamiętam. Tylko nie wiem, o której wrócę, bo umówiłam się jeszcze ze znajomymi po szkole. Też wszystko pokazują w internecie? Przestań. Miałeś z nią delikatnie porozmawiać. Jak na niego to było dość delikatne, nie powiedział. I co kurwa, też się puszczają? Możemy? Porozmawiać? Nie możemy, bo ona właśnie wychodzi kurwa do szkoły. Nie mogłeś szybciej, jak się pakowała, jak nakładała kurtkę. Miałeś tyle czasu. Teraz ona już stoi przy drzwiach, ona wychodzi, koniec. Mów. Zrobiłaś, co zrobiłaś. Już tego nie odkręcimy. I? Teraz te twoje filmiki wydają ci się zabawne, bo jesteś w szkole popularna, ale z czasem mogą ci zacząć ciążyć. Tylko tyle chcesz mi powiedzieć? Jeśli przylgnie do ciebie łatka puszczalskiej i niezrównoważonej, będzie ci bardzo trudno się jej pozbyć. Tu się muszę zgodzić z tym ojcem. Nawet przyjął postawę portalnego baranka i nie krzyczy na nią. To jest dziwne. Jak nie krzyczy, to jakiś taki mądrzejszy się wydaje. Ty, mama, ja, mój wizerunek. Jak zwykle chodzi tylko o ciebie. Ja się nie liczę. Czy ty w ogóle słuchasz, co ja do ciebie mówię? A ty w ogóle mnie zauważasz? Myślisz tylko o sobie i o tym swoim głupim konkursie na dyrektora. Licz się ze słowami. Licz się ze słowami. Brzydkie słowa ci przeszkadzają, a masz w dupie to, że brzydko ze mną postępujesz. Brzydkie słowa ci przeszkadzają? Zatkajcie uszy, widzowie. Chciałem powiedzieć coś jeszcze, pojebać, ale daruję sobie. Wcale nie uważam, żebym był dla Zosi zbyt ostry czy niesprawiedliwy. Po prostu wymagam od niej więcej niż od innych, bo wiem, że jej to pomoże w przyszłości. Szlak nie trafia, jak widzę, jak sobie marnuje życie. Nienawidzę go! Nic go nie interesują moje uczucia, tylko jakiś debilny konkurs na dyrektora. A ja mu wszystko niszczę. Kiedy on w końcu zrozumie, że to ja i mama powinnyśmy być na pierwszym miejscu, a nie praca? Podczas gdy Zosia jest w szkole, Daniel postanawia skontrolować jej rzeczy, by dowiedzieć się, co jeszcze planuje córka. Co jest w folderze cały pulpit? Wszystkie foldery z pulpitu? Seks w domu, wypicie ćwiartki, tabletkę do prania? Od dzisiaj używamy tylko proszku! No chyba oszalała. Ej, dam tabletkę do prania. A co my tu mamy? Tego jełopa też ci się zachciało? Aż ja ci go wybiję z głowy. Poczekaj. Lista prezentów to jakiś absurd. Jeden głupszy od drugiego. Nie mam pojęcia, jak moja córka na to wpadła. Internet! Tu już nie trzeba na nic spadać, to się samo natacza, nie? Tabletki do prania były popularne z 3 lata temu. Zosia i ojciec nie zakopali do pora wojennego. Dziewczyna nie odzywa się do rodzica, a ten nie wykonuje żadnych gestów pojednania. W szkole w ogóle nie zauważa córki. Totalny odpał z tego polskiego, nie? Dostałeś 4. No kurde, chyba pierwszy raz w życiu. Aż się sam osób zdziwił. Nie zdziwił, tylko był zaskoczony moim poziomem wiedzy i wreszcie dostrzegł mój nieskończony potencjał. Tak,
Chyba w ściemianiu. Od pierwszej klasy nie był taki miły. Zobaczycie jeszcze tak Gostowiowinę, że będzie o mnie mówił same piękne rzeczy. Same piękne rzeczy. Ja znam jego plan, będziesz płakał. Spokojnie, mam na niego patent, już wiem, o co mu biega. Tylko dajcie mi trochę czasu. Nara, zgadamy się w necie. Masz chwilę? Co jest? Nic, tak pytam. A to nie mam akurat. Jakbyś nie pytał, to bym miała, ale że spytałeś, to akurat nie chcę mi się gadać. Jak prezenty, masz coś nowego? Dzisiaj obczaje, co ludzie wybrali. A co? Nic, fajne są. Jakie dzisiaj obczaje, jak ty już masz wybrane tabletki, kurwa, do prania. Nie wiem, jakim cudem tabletki do prania wygrały z kąpielą z drugą dziewczyną w wannie. Jeżeli kąpiel z drugą dziewczyną w wannie ma wyglądać tak samo jak seks w domu, to faktycznie tabletki do prania są lepsze. Chociaż ja dalej podtrzymuję, że najlepszym filmikiem byłoby, jakbyście razem w tej wannie wzięły tabletki do prania. Wiesz, ty się tak nie przejmuj, że nagadałem ci tak bzdury o twoim ojcu. Byłem trochę zdenerwowany. Należało mu się. Nie gadamy od 3 dni. No, mało kto potrafi tak wkurwić jak on. Ja już straciłam całkiem jakąkolwiek nadzieję, że cokolwiek się wyprostuje. Słusznie, trzeba kłaść na to laskę. Chodźmy się spóźnimy. Do zoba. Daj znać, jak będziesz miał nowy prezent. To mówi do zoba. Zabijcie mnie. On sam do mnie zagadał. Wiem, że to tylko kilka zdań i totalnie o niczym, ale fakt jest fakt. I tej jego leni od razu zniknął ten głupi uśmieszek. Zosia cały czas żyje faktem, że chłopak, w którym się podkochuje, wreszcie się do niej odezwał. Jakim cudem o ciebie nie zobaczył? Przecież ta gałąź, przez którą robiłaś zdjęcie, to jest taki cieniutki patyczek. Jak on, kurwa, ciebie nie zobaczył? Chodźcie. Masz gościa. No chodź. Kurwa, ja się nie przygotowałam, nie mam żadnych narkotyków, wyjdź, wyjdź! Jakbyście czegoś potrzebowali, jestem na dole. Mefedro? Cześć. Cześć, co ty tutaj robisz? Wiesz, przechodziłem obok, zobaczyłem światło i pomyślałem, że przyjdę i się przywitam. Przychodzisz obok bloku, mówisz, o kurwa, na trzecim piętrze ktoś ma światło zapalone, to pójdę się przywitam, nie? Nabijasz się. Wracam z centrum, no ale jak nie chcesz, to ja sobie idę już. Nie, nie, no co ty, no co ty? Nagramy filmik, piąty filmik, jeszcze raz. Seks z chłopakiem jak rodzicem na dole. Co robisz? A, przyglądam jakieś rzeczy na necie, nowy prezent. Spoko, już się nie mogę doczekać. Wiesz, myślałem, że twój stary to się trzyma w celi i masz kraty w oknach i nie masz światła. Jeszcze nie, ale wszystko do tego sprowadza. No, on jest do tego zdolny. Serio. Czemu usiadłeś? Nikt ci nie pozwolił usiąść. Nie powiedziała usiądź. Jak już to usiądź, ale jej na mordzie. Mogę coś zapytać? Śmiało, dawaj. Gdzie jest Lena? Nie ma Leny. Czyli? Zabiłem ją! Jakoś musiałem spłacić dług. No wiesz, tak naprawdę to nigdy nie było na poważnie. Masz może jakieś gry? Nie no, poczekaj. Wiesz, Lena to przeszłość. Ale ty... Nawet jakbym był u dziewczyny, która by mi się podobała, raczej bym inaczej zareagował, raczej byłbym troszkę w lekkim szoku. Zdjąłbym spodnie. Z tobą mogę. Konie kraść. Znaczy ja nie mogę, bo ja się panicznie boję koni, ale nie wiem, możemy ukraść Kinder niespodziankę z Biedronki. Czemu nie zamknąłeś oczu, ty pierdolony creepie? Czemu nie zamknąłeś oczu? Jak się ludzie całują, to się zamyka oczy. Nie całuj z otwartymi. Chociaż nie. Bo takie rzeczy w ogóle mi się nie śniły. Nie wiem, co ty się wydarzyło, ale chcę, żeby się nie kończyło. Max podoba mi się od pierwszej klasy. I w końcu jesteśmy razem. Zosia i Max oficjalnie zostali parą. Dziewczyna ciągle nie może uwierzyć, że jej marzenie się spełniło. Z entuzjazmem dzieli się z Maxem swoimi najbliższymi planami. Jak to mówią, klient nasz pan, więc zrobię, co wybrali. Uważam, że to całkiem powalone. Właśnie dlatego to zrobię. No ale jest proszek do prania? Żaden proszek, tylko klasyczny challenge jedzenia kapsułki do prania. Odlatujesz coraz bardziej. Wyluzuj, przecież nie będę tego jadła. Jak nie? Przecież chyba na tym to polega. No to teraz coś powiem. Story z seksem, gdy starzy są w domu, to też fake. Czyli tą mieszankę też kurwa sfejkowałaś i dzióbka nie odciągnęłaś, to miałoby sens. Jakim cudem ty robisz milion viewsów i nikt tego nie zauważył? W łazience nie było nikogo. Po prostu puściłam wodę pod prysznicem, żeby wyszło wiarygodnie. No a te bokserki i reszta? Kumpela mi pożyczyła, to jej brata.
Malinkę też bym zrobiła. No i miała zagrać moją kochankę, gdyby ludzie wybrali kąpiel w wannie. Jesteś zły? Nie, no to nawet lepiej, że się nie puściłeś. Nawet lepiej, że się nie puściłeś. Czemu zwykły seks nazywamy puszczeniem się? Nienawidzę dzisiejszych czasów. Wolałbym żyć w czasach, kiedy palili ludzi na stosie. Coś wymyślę, choćbym miała ją zrobić z żelków. A nie lepiej to po prostu zakończyć? Jak skończyć? No normalnie, zakończ challenge 18-18 i sprawia. Zrób to dla mnie. Dobrze. To było takie łatwe? Milion viewsów! Wiesz, jakie z tego są pieniądze? Ja gdybym na każdym swoim filmie robił milion viewsów, ja bym kurwa was wykupił, widzowie. Ja bym kupił kurwa Polskę. Jesteś głupim balantem i tchórzem! Nie wiesz, o czym mówisz. Nie miałeś nawet tyle odwagi, żeby przyjść do mnie i powiedzieć, że zrywasz. Coś ci powiedziałem. Co powiedziałeś? Wysłałeś tylko debilnego S-a. SMS-a, a nie S-a. S-a to on ma teraz. Zobacz, jaką ja mam kurwa S-a, ziomuś. Ty chamie. Nie chcę już z tobą być, nie pisz do mnie więcej, nie dzwoń, kocham kogoś innego. No i? Żal mi cię. Po tylu latach potrafiłeś mi napisać tylko coś takiego. A co miałem ci napisać? Się nie wtrącaj, okej? Wszystko przez ciebie i te twoje patolskie filmy. Nie twoja sprawa. Jesteś obrzydliwą, puszczalską zdzirą, która dla fejmu zrobi wszystko. A, no i widzisz, mylisz się. Wcale się nie puściła. Byliśmy z Maxem od drugiej klasy. A teraz nawet nie miał odwagi, żeby przyjść do mnie i powiedzieć, że zrywa. Byliście z Maxem od drugiej klasy i jesteście w drugiej klasie liceum. Byliście może z 2 miesiące razem? To tego żałosnego SMS-a. Wychodzi na to, że ja w ogóle go nie znałam. Zobaczył, że ta panna jest popularna i na niego leci i od tak do niej poszedł. Po nieprzyjemnym incydencie z Leną, Zosia i Max wrócili do domu. Licealistka nagrywa filmik z ważnym przekazem. Co za chujowy sweterek. Boże, zmień ten sweterek. Przecież wszyscy się w komentarzach będą z ciebie śmiać. No to dajesz. Elo, elo, siemanko, ziomki i ziomeczki. Czemu on jej nie powiedział, że to jest najgorsze przywitanie świata, żeby je zmieniła? To boli mnie w uszy. Ja, wasza Zosia. Sweet 17. Nie spodziewałam się, że to kiedyś nastąpi. No ale cóż, takie jest życie. Ja mam w ogóle jedno pytanie. Czemu on nagrywa to kurwa pionowo? To są TikToki, tak? To by się zgadzało z wyświetleniami i zgadzałoby się z kontentem. Nie będzie już więcej prezentów. Nie będzie połykania kapsułki do prania, bo ta opcja wygrała następny challenge. Na 18 sprawiłam sobie prezent najlepszy z możliwych. No dobra, nie będę ściemniać. Zakochałam się! To jest koniec challenge'ów 18-18. Za to początek czegoś wspaniałego w moim życiu. Poczekaj! Mamy 28 minutę? Jeszcze 16 przed nami. 3 razy można zerwać w tym czasie. Miłość ponad wszystko. Jak? Zajebiście. Wiesz co? W ogóle mi nie szkoda. No i dobrze, nie ma czego. Daj, wrzucę to do sieci. Wiesz, zrobiłam to dla ciebie. Strasznie słaba scena. Miałem nadzieję, że on ją klepnie kurwa w dup. Ja bym klepnął! Zosia umówiła się z Maxem do kina. Właśnie na niego czeka. Chłopak spóźnia się już 20 minut. Ja myślę, że już się film dawno zaczął. Już nawet reklamy minęły. 20 minut. Gdzie ty tam masz kurwa kino swoją drogą? Abonent poza zasięgiem. Co jest? Odbierz w końcu! Zostaw wiadomość po sygnale. Max, to ja Zosia. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Martwy leży w twojej piwnicy, stary go zabił. Zaczyna się za 15 minut. Daj znać. Nie wiem, co jest grane. Rano w szkole mówił, że na pewno będzie. Zresztą sam zaproponował to kino. A teraz czekam już z pół godziny. Nie wiem. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało, bo ma jeszcze teraz wyłączony telefon. Pewnie mu bateria padła. Społeczna. Znaczy nawet nie społeczna, życiowa. Bo jakby jak ktoś umiera, to pada mu bateria życiowa. Tego się już nie da wymienić ani naładować. Przybył na umówione spotkanie. Nie odbiera telefonu i nie odpisuje na SMS-y. Zmartwiona Zosia postanowiła odwiedzić go w mieszkaniu. Max! Proszę cię, Lena, zaczekaj. Czego? Pogadajmy. Nie mamy o czym. Już ci wszystko powiedziałam. Ale to nie jest tak, jak myślisz. Ma... Skąd możesz wiedzieć, co ja myślę? Chociaż nie, czekaj, powiem ci. Myślę, że jesteś ostatnią łajzą. Wiem, ale posłuchaj mnie. Zapomnij. Daj mi minutę i już sobie idę, dobra? Streszczaj się. Ja i Zosia to była ściema. Zerwała z tobą i sobie o mnie przypomniałeś? Nie no, przecież mówię ci, ja i ona to była ściema. Ja tak naprawdę jej nie kocham. Trochę inaczej to wyglądało, kiedy ją obłapiałeś. Musiałem.
Nie, teraz ty mi rozwaliłeś nerki. Musiałeś. A to niby dlaczego? Bo zmusił go jej stary. Powiedział, że jeżeli będzie udawał jej chłopaka, to wtedy będzie miał lepsze oceny. Tak ciężko to przewidzieć. Ja wam tego nie mówiłem wcześniej, no bo nie chciałem wam psuć odcinka i nie chciałem, żebyście za szybko z niego wyszli, bo... jakby reklamy. Ale to było do przewidzenia już na samym początku. Znaczy, no nie na samym początku, ale w momencie, kiedy stary odkrył jego zdjęcia, wiadome było, że on będzie go próbował przekupić. Z jej ojcem. Z jakim znowu ojcem? No dyrektorem Osuchem przecież, a z kim? Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Odczep się ode mnie. Wiem, jak to wygląda, ale proszę cię. To jest prawda. Osuch kazał ci być z własną córką? Nie, że kazał, ale wezwał mnie do gabinetu i powiedział. W zasadzie to dał ultimatum. Możesz jaśniej? Powiedział, że dopuści mnie do matury, jak sprawię, że ona przestanie nagrywać te challenge. Osuch ci tak powiedział? Tak, podobno ktoś mu powiedział, że ona na mnie leci i... wiesz, stwierdził, że to wykorzysta. Wiesz, jaki on jest. Ale łajza. No łajza, dlatego się zgodziłem. Poszedłem do Zosi i wymyślałem tam, że wiesz, się w niej zakochałem i takie tam łychało jak pelikan te bzdury. Nie tylko bzdury. No musiałem ją przelecieć, sama rozumiesz. No i sprawa zakończona. Sprawiłem, że przestała nagrywać te challenge. I co teraz? Nic, umówiłem się z nią do kina, pewnie to nadal czeka głupia. Jak swoją drogą, chciałbym zaznaczyć, że ona wygląda troszkę jak Faustyna. Nie, może nie ta aktualna Faustyna w dzisiejszych czasach, tylko ta młodsza Faustyna. Ale nie powiecie mi, że nie, są strasznie podobne do siebie. Tamta też miała aspiracje na youtuberkę, to akurat młoda Faustyna była nieco fajniejsza niż tutaj nasza koleżanka w paradokumencie. Jesteś łobuz. Za to mnie kochasz. A ja kocham ciebie. Tylko ciebie. Dlaczego mi nie powiedziałeś wcześniej? Bo cały plan mógł spalić na panewce i ona by się mogła dowiedzieć. Łabus, łabus. Ci błąd bardziej pasuje. Nikt nigdy mnie tak nie zranił. Nie wybaczę tego. Ani ojcu, ani Maxowi. Daniel opowiada żonie o postępach w swojej reelekcji na stanowisko dyrektora liceum. To prawda? Tak, to prawda. Ciemne winogrono z Paryża. Wyczuwalny smak cytrusa. Ukartowałeś to. Dla twojego dobra. Jesteś podły. O co chodzi? W miesiąc o nim zapomnisz. Nienawidzę cię. Daniel, coś ty znowu narobił? Normalni faceci nie piją wina. Tam powinien być kieliszek wódki. I nie mówię o tym małym kieliszku do wódki. Mówię o tym kieliszku, który trzyma. Tylko zamiast wina powinna być wódka. Każdy rodzic na moim miejscu zrobiłby to samo. Uchroniłem ją przed pośmiewiskiem, a... przy okazji sobie oszczędziłem kłopotów. Czy sobie oszczędziłeś? Powiem ci, że jak córka skacze z okna, to nie do końca sobie oszczędzasz kłopoty. O tym Maxie zapomni lada dzień, jak się tylko zakocha w kimś innym. Poza tym... to nie jest chłopak dla mojej córki. Zraniona przez ojca Zosia podejmuje ważną decyzję. Postanawia wznowić projekt 18 na 18 i podjąć kolejny challenge. Kolejny challenge, głosujcie. Skaczę z 10 piętra albo wieszam się na drzewie. Siemano, ziomki, ziomeczki. Nie! Nie, kurwa, nie! Sweet 17, trochę mnie nie było, ale wracam. To jest 18 na 18. Reaktywacja. Ostatnio zdecydowaliście, że następnym prezentem ma być kapsułkę do prania challenge, więc... tak to robimy. Oczywiście mam asortyment. W końcu jakiś ciekawy filmik z twojej strony. No pokaż, pokaż! Nie jedzcie kapsułek do prania, tak? A więc co? Słowo się rzekło, a wasze życzenie jest moim rozkazem. To jest tableteczka, a to jest moje gardło. I tableteczka zaraz nim zniknie. To ja. Mogę? Poczekaj, mamo! Wpierdałam kapsułkę do prania. Muszę wyczyścić swoje wnętrze. Wchodź. Słuchaj, nie wiem, co tata znowu wymyślił, ale wiem, że da się to naprawić. Nie będę nic z nim naprawiać. On dla mnie nie istnieje. Ale nie mów tak, to twój tata. To niech w końcu zacznie zachowywać się jak ojciec. A więc tak,
Nie wiem, co jest w środku tego świństwa. Na pewno jest zdrowsze niż parówki. W końcu pierze pranie. Parówka ci prania nie wypierze. Ale zaraz to zjem. Nie wiem, jak mogę im pomóc. Rozmawiam i z Danielem, i z Zosią, ale obydwoje zamknęli się w sobie. Ona to się nawet w pokoju zamknęła. Leży na podłodze właśnie, jak coś. Potrzebuję taty, do którego może pójść i się zwierzyć i poradzić. Potrzebuję cię takiego, jakim byłeś przedtem. Bzdura, jestem taki sam. Jesteś kłębkiem nerwów. Nawet nie wiesz, jak się zmieniłeś. Przez chwilę nawet myślałam, że kogoś masz. Bzdura. Wiem. Ale mówię ci, co mi przychodziło do głowy, jak się coraz bardziej odsuwałeś. Wydaje ci się. Zosia oddala się od nas i możemy ją bezpowrotnie stracić. Nic się nie stanie. Wiesz, o co mi chodzi. Ale ja nie wiem, gdzie się podział ten czuły i radosny Daniel. A ja nie wiem, gdzie się podział ten fajny, emocjonujący kontent. Co mnie interesują te rozmowy? Kurwa, dawaj mi kontent! Zosiu, to ja. Otwórz. Ciężko jest otworzyć drzwi, jak jesteś martwy. Otwórz, słyszysz? Spokojniej. Miałeś z nią porozmawiać, a nie ją strofować. Jesteś jej ojcem, a nie dyrektorem. Wpuść mnie, dobrze? Jesteśmy dorosłymi ludźmi, możemy porozmawiać. Widzisz? Widzisz, mówiłem. Z nią się nie ma co cackać, trzeba na ostro. Otwieraj natychmiast! Nagle będziesz jeść bombek! Zawsze mnie to będzie śmieszyć, ten komentarz jest najśmieszniejszym komentarzem dzisiaj, okej? Okay? Przekinasz na całej linii! Jeżeli nie otworzysz, to pożałujesz. Już ja cię nauczę, gówniaro, masz szlaman na wszystko! Zosiu! Zosiu! Ten się udał, tak jest! Mamy też przy okazji pierwszą reakcję rodziców nagraną, super! Dzwoń po wygotowie, słyszysz? Do pralki ją wrzućcie! No dzwoń po wygotowie, co tak... Zosiu! Zosiu! Zosia została odwieziona do szpitala. Co to za szpital? Ja pierdolę, co to za szpital? Jakby mnie odwieźli do takiego szpitala, to ja bym nawet nieprzytomny stamtąd uciekał. To moja wina. Wiedziałem, że mam zacząć kupować proszek i zapomniałem, zostawiłem te kapsułki. Co z nią, panie doktorze? Stan państwa córki jest bardzo poważny. Przechodzi właśnie pukanie żołądka. Ma silnie zatruty organizm. Ale wyjdzie z tego. Robimy, co możemy. Kapsułki do prania zawierają silne substancje chemiczne. Córka ma oparzenia ust i przełyku. Sprawdzamy, czy układ nerwowy jest cały. Przyjechała do nas w ostatniej chwili. W takich przypadkach często dochodzi nawet do zatrzymania akcji serca. Czasami nawet dochodzi do zatrzymania kanału na YouTubie, bo osoby, które nie żyją, nie mają jak prowadzić kanału na YouTubie. O to mi tylko chodziło. Nic więcej nie chciałem. Lekarze wyrazili zgodę, by Monika i Daniel odwiedzili córkę. Dziewczyna jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Trochę mi się przysnęło. Od minuty się prawie nic nie dzieje. Ja pierdolę, możemy szybciej, kurwa. Ja chcę tylko wiedzieć, czy ona umarła. Zostało półtorej minuty para dokumentu, ja nie widzę innej wiadomości niż no, niestety nie dało rady jej uratować, umarła. Zosia po tygodniu wyszła ze szpitala. Jest zdrowa. Definitywnie zakończyła projekt 18 na 18. A tak mogło być już dobrze.